roku. Pierwsze co to dzwoniłem, to w ogóle przyjechała straż. No, pierwsze straże przyjechały, a potem policja i pogotowie. Przybycia pierwszej jednostki straży pożarnej zastaną dwa pojazdy osobowe poza jezdnią. Jeden pojazd przewrócony leżał na boku. Znajdowała się w nim jedna osoba poszkodowana, uwięziona, bez czynności życiowych. Niezwłocznie przystąpiono do uwolnienia tej osoby przy użyciu narzędzi hydraulicznych, a następnie przekazaniu zespołowi ratownictwa medycznego. Kolejne osoby sukcesywnie przekazywane po udzielonej pomocy kwalifikowanej pierwszej pomocy zostały przekazane także kolejnemu zespołowi ratownictwa medycznego, przybyło na miejsce zdarzenia. Pan kapitan mógł jeszcze określić, ile osób brało udział w zdarzeniu i w których sam pojazdach były umiejscowione? Ogólnie osób, 5 osób, w tym jedno dziecko. Samochodem osobowym Audi podróżowało małżeństwo z dzieckiem, natomiast samochodem osobowym marki Volvo podróżowały dwie osoby, w tym osoba poszkodowana, która jedna została transportowana do szpitala, druga lekarz na miejscu zdarzenia stwierdził. No, ten jeden, co wyciągany był tego, no to dawały znaki życia, nie? No i ci z tego samochodu, co stworzyli tą policję, ten wypadek, a tutaj no, ten drugi pasażer jednak nie był na to wyżej. Ci uczestniczą dwa zastępy JG Słupca, OSP Ostrowite i OSP Kopalne.